pierwsze święcenia od 150 lat istnienia parafii. Draganówka ma własnego diakona. Dnia 8 maja 2022 roku w Niedzielę Dobrego Pasterza kleryk 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa w Lwowie-Brzuchowicach Anton Wasolyszyn przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Edwarda Kawy. Uroczystość odbyła się w rodzimej parafii Alumna we wsi Draganówka w obwodzie tarnopolskim w gronie bliskiej rodziny, przyjaciół oraz parafian. Są to pierwsze święcenia diakonatu w 150-letniej historii Kościoła Matki Bożej Śnieżnej w Draganówce. W swojej homilii ksiądz biskup powiedział: przechodzimy obecnie czas, w którym trudno się radować, bo na wszystko, co się dzieje, patrzymy przez pryzmat wojny. Ale Bóg zachęca nas do patrzenia na wszystko oczami wiary, co daje nam siłę, aby żyć nadzieją zmartwychwstania i zobaczyć, jak On działa w tych mrocznych czasach. Święcenia diakonatu dają Tobie wielkie możliwości. Będziesz asystentem kapłana, będziesz tym, przez którego usta ludzie usłyszą dobrą nowinę. A jak to usłyszą, jak będziesz to głosił, wszystko zależy od Twojego stanu duchowego. Uczysz się być pasterzem. Pan przygotowuje Cię do bycia pasterzem. Będzie Cię ciągle zmieniał i będziesz zdumiony, jak bardzo się zmienisz. I zawsze proś Boga o zmianę na lepsze. Drogą kapłaństwa jest nauczyć się kochać wszystkich, zarówno sympatycznych, jak i przykrych ludzi, a nawet wrogich, których staje się coraz więcej w ostatnich czasach. Jednak musimy kochać tych, których Bóg stawia na naszej drodze i nawracać się, podkreślił biskup Edward Kawa, zwracając się do przystępującego do diakonatu Antona Wasolyszyna. Przypomnę, że diakonat jest ostatnim etapem formacji na drodze do kapłaństwa. Na mocy święceń diakon staje się osobą duchową, przeznaczoną do służby Kościołowi i wiernym. Będzie udzielał sakramentu chrztu, udzielał komunii świętej, asystował przy sakramencie małżeństwa, odprawiał nabożeństwa oraz pogrzeby, jest powołany do głoszenia Słowa Bożego, nauczania dzieci i młodzieży, katechizmu. Po mszy świętej już diakon Anton Wasolyszyn otrzymał od biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej dokument poświadczający jego oficjalną przynależność do duchowieństwa Kościoła Rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej.